mi powiedzieć, który dzisiaj? 14. 14. Jesteś pewny? Oczywiście, kochanie, wczoraj był 13. Czy mógłbyś mówić normalnie? Oczywiście, kochanie, gdybym miał szczękę. A co zrobiłeś ze swoją szczęką? Chyba nie zostawiłeś jej na nocnym stoliku, służąca się jej boi. Gdybym wiedział, co z nią zrobiłem, miałbym ją w ustach, kochanie. Piłeś coś ostatnio? Pan ma z tej ostatniej rozmowy nic nie pije. Ale kawę chyba pijesz. Kawę? Tak, piję dużo kawy. Poczekam, aż zastygnie. Panie komendancie. Czego? Niczego. Czy dzisiejsza data coś ci mówi, kochanie? To data śmierci mojej sztucznej scenki. Tak myślałam, kochanie. Co myślałaś, kochanie? Że nic ci nie mówi. Wiem, że 14 urodził się konstruktor wieży Eiffla. Jak on się nazywał? A tak naprawdę, to o co chodzi? 10. rocznica ślubu. No tak. To zupełnie niewytłumaczalne. Dlaczego ona wciąż mówi o rozwodzie? Zobaczyć, jak przyjdzie po południu. Będzie na ciebie krzyczeć, czy też coś ci zrobi? Rok temu wysypała mi na głowę kozna śmiecia, a krzyczała 2 lata temu. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. W tym roku przyjdzie z kwiatami. W domu czeka na nią niespodzianka. 150 róż i liści. Proszę, niech pani tu podejdzie. Do pani mówię. Proszę tutaj. Mów o co chodzi, kobieto, albo wracaj do domu. A, więc to intymna sprawa, tak? Ktoś panią zgwałcił i nie wie pani, czy to był mąż, czy nie. Powiedziano mi, że mam przyjść bez munduru. Świetnie, że wpadłeś, chłopie. Wiesz, trochę nie widziałem, bo akurat myślałem. Może już czas kupić okulary? Teraz robią takie oprawki a la Mel Gibson. Bardzo ładne. Kupiłem je wczoraj. Naprawdę? Mogę zobaczyć? Dobrze, a nie będziecie się śmiać? Mówiłeś, że znasz drogę na pamięć. Nie przewidziałem nowych latarni. Nikogo nie ma? Ja nikogo nie widzę. Ja też nie. To znaczy, że nikogo nie ma. Przez ciebie wszystko mi poprzestawiali. Zdaje się, że jeden z pańskich ludzi jest pijany. Nie. On ma kłopoty ze wzrokiem. Właśnie potoczył się pod biurko. Halo? Kręgielnia. Nie, proszę cię, nie przychodź. Ja już wychodzę. Tak jest, kochanie. Idę się upić, bo nie chcę z tobą się spotykać, a potem przegram resztę pensji na wyścigach. Co to znaczy? Nic nowego. To jakaś nowa. Nawet elegancka. Co to ma znaczyć, do cholery stępień? Ślepi jesteście, czy jak? O kogoś się przynieśli? Stała na rogu. Gdzie masz okulary? Wstydzę się w nich chodzić po ulicy.
Elegancki kostiumik, jak na dziwkę, chociaż niebieski to mało dziwkowy kolor. Kto jest twoim alfonsem? Komendant stołeczny. Wstyd. Potraktowałeś ją jak dziwkę. Jak pospolitą ulicznicę. Nie, wcale nie jak dziwkę. Żebyście wiedzieli, jak traktuje dziwki. Chyba nie uderzysz okularnika. Dobra. Zdać broń do kasy pancernej. Panie komendancie. Cholera, nie widzę tej szafy. Poszukajcie. Może się gdzieś przesunęła. Jezu, ukradli. Jak tu wszedłem, było otwarte. A już myślałem, że jestem ślepy. No nic, to tylko szafa. Na drugi raz trzeba, żeby ktoś pilnował, kiedy idziemy na... Dobrze wiesz. Dziękuję. Chcę autobus na lotnisko i jumbo jeta z pełnym bakiem. Powiem pilotowi, gdzie chcę lecieć. Chcę jeszcze rower górski. Cholera, skąd my weźmiemy rower górski? Musisz nam dać trochę czasu. Macie 15 minut. Nie wiem, czy wiesz, ale za Batmana wyznaczono nagrodę. Tak jest! Jest nagroda! Nagroda dla cywila! Ty jesteś cywilem, więc zdobędziesz nagrodę! Dużą? Kupisz sobie rower górski i jeszcze zostanie. Ile? Okrągły 1000! 200 zostawiam na koszty manipulacji! Czarek? Co? Zgodzić się? W czym mogę pani pomóc? Co się stało wnuczce? To mój syn! Przepraszam. Jest świeżo pastowane. Och. I z wodą zrobiło ślisko. Niech pani mnie obejmie za szyję. A teraz nogami. Może pani zejść? Może pani zejść? Proszę, zdjąć. Czaruś, pan od chemii powiedział, że po zmieszaniu z wodą ten klej wchodzi w związki ze skórą. No nic. Chciałam tylko, żebyś wiedział. Słuchaj się ze mnie, kobieto. Boguś, leć po tatusia. Nie! Zboczone świnie. Mój mąż poświęci wam całą stronę. Sama jesteś zboczona. Kto mnie objął nogami? Bo pan mi kazał. A gdybym ci kazał objąć nogami tramwaj, to byś się zgodziła? Ale pan nie jest tramwajem. Mój mąż wam tego nie wybaczy. A jakby on był trolejbusem, to by nam wybaczył. A po jaką cholerę w ogóle pani przysła? Chciałam zgłosić, że na ulicy stoi facet przyklejony do latarni. Został dzisiaj zgwałcony przez 4 lesbijki. Stępień zabierz ją stąd. Kobieta, którą gwałci Stępień, to jego żona. Jaka gazeta wydrukuje podobne bzdury? I dlaczego oni to robią na moim biurku? Józef, nareszcie! Niech pan natychmiast puści moją żonę. Żonie, go mamy puści. Ja mam rączki tutaj. Aneta, puść go natychmiast. Nie mogę! Złaź z niego, dziwko! Nie mogę się oderwać! Józef!
tak wyjść na ulicę? Tak! Kręgosłup mi pęknie, ja nie mam już 40 lat! Stępień! Czy ty wiesz, co to znaczy wydalać szczękę? Jaką szczękę? Bolało? Bolało. Ale odzyskałem ją dla ciebie. Proszę bardzo. I tak miałem ją zmienić. Masz bezpłatne nadgodziny do 2000 roku. Myślałem, że mnie zastrzelisz, jak pomyślę sobie, co to znaczy wydalać szczękę. Moja sukienka. Kochanie, to nie jest tak, jak myślisz. Zasłoń nieporozumienie. Natychmiast puść tę dziwkę! Tylko nie dziwkę! I robisz mi to w rocznicę ślubu. Z taką wywłoką. Łączy ich specjalny rodzaj kleju. To ona się do mnie przykleiła. I ja mam rączki tutaj. To na czym ona się trzyma? Przykleiliśmy się do siebie, bo ona upadła na podłogę. Ach, jak ją podniosłem, objęła mnie nogami. Ale pamiętałem o naszej rocznicy. Kochanie! Kochanie! To ja idę do Mikołaja. Ty? Nie. Zofia. Ja? Nie. On! Powiedziałem, że mają przyjść wszyscy. Nie chcę mi się z tobą gadać. Za co? Za to, że kradniesz w święta. Rzuć się pałkę, idioto! Obrażasz policjanta na służbie. Jesteś po służbie. Za to, że mam wredną żonę. Sępień! Uspokój się. Władek? Jak śmiesz imitować głos naszego komendanta? Ściągnij brodę, chcę zobaczyć twoją twarz. Uchwiadłeś mu twarz. To ja, idioto! To ty! Ja! Przyniosłem wam prezenty. Prezenty! Prezenty! A ty masz nocne dyżury do końca życia. Władek nigdy nie przyniósłby nam prezentu! Pomocy! Władek nigdy nie przyszedłby tu na Wigilię! Ratunku! Pomocy! Ratunku! Już idę, panie komendancie! Dzień! Przestań! To pan komendant! To nie komendant! To przebieraniec! Ładnie z tego wybrnąłem. Boli pana, panie komendancie? To przyniosłem wam prezenty. I co mnie spotkało? Prawdziwy komendant nigdy nie przyniósłby takiego gównia! Czy to ty? Oczywiście, że to ja. Masz taki dziwny głos, jakbyś pił przez tydzień. Przesada. Powiedz prawdę, też masz kłopoty z kobietami. Dlatego tu przyszedłem. Wiedziałem. Wszyscy ludzie mają kłopoty z kobietami. Tylko księża nie mają. Mają grube gospodynie, żeby nie czuć pokusy i żadnych problemów. No, mają też prostytutki 100 metrów od kościoła. Ty zastanawiałeś się, ile one wyciągają w każdą niedzielę? Codziennie się nad tym zastanawiam. Czas z nimi skończyć. Z kim? Z prostytutkami. A dokąd pójdziesz, jak cię przypili? Postanowiłem przymknąć oko na to, że pan pije na służbie, jako że zdarza się to ludziom różnych zawodów. Ale lojalnie pana uprzedzam. Mówi się lojalnie. Skąd wziąłeś czarny mundur? Lojalnie. Lojalnie pana uprzedzam. Lojalnie mnie pan uprzedza. Dziękuję. Uprzedzam pana Jalnie. Że udam się do pańskich przełożonych z oficjalną skargą na pana zachowanie.